Europejski Instytut do spraw równości kobiet i mężczyzn w Wilnie co roku opracowuje i przedstawia tak zwany Gender Equality Index. Ten wskaźnik równouprawnienia płci mierzy poziom balansu między kobietami i mężczyznami w takich obszarach jak wiedza, pieniądze władza, bezpieczeństwo czy zdrowie. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, czy państwa członkowskie Unii Europejskiej osiągają postępy w tym zakresie, a jeśli tak, to jakie to są postępy. Niestety w ostatnich latach pozycja naszego kraju znacznie się pogorszyła. W ubiegłorocznym zestawieniu Polska uplasowała się na 23 pozycji przed Rumunią, Słowacją, Węgrami i Grecją. Natomiast co jest ciekawe, najlepszy wynik dający nam 15 miejsce zajęliśmy w kategorii wiedza, które obejmuje osiągnięcia edukacyjne, w tym odsetek kobiet i mężczyzn z wyższym wykształceniem oraz segregację w sektorze szkolnictwa wyższego. Chciałabym przyjrzeć się pewnemu wycinkowi tego, tego zagadnienia bliżej, bardzo się ciesząc, że kolejny raz razem z Fundacją Edukacyjną Perspektywy możemy przedstawić Państwu raport kobiety na Politechnikach, w którym prezentujemy dane i opisujemy jak wygląda sytuacja studentek, absolwentek, doktorantek i naukowczyń w dziedzinie inżynierii i techniki. W 2021 roku w szkołach wyższych w Polsce uczyło się ponad milion sto tysięcy studentów. Na uczelniach publicznych studiowało 815 tysięcy osób, w tym 215 tysięcy na uczelniach technicznych. Mamy do czynienia z wyraźnym spadkiem liczby studentów w porównaniu z rokiem 2016. Na Politechnikach wyniósł on 29%. Biorąc pod uwagę różne typy uczelni publicznych, widzimy, że na uczelniach pedagogicznych i medycznych wśród studentów zdecydowanie liczebnie dominują kobiety. Na uniwersytetach, uczelniach przyrodniczych, zawodowych i ekonomicznych nadal są one w przewadze, ale można mówić o względnej... Równowadze płci. Natomiast na uczelniach technicznych i wojskowych studentki stanowią około 1 trzeciej ogółu słuchaczy. Wydaje się więc tutaj, że wciąż żywe są stereotypy, zgodnie z którymi kobiety niejako pasują do zawodów związanych z troszczeniem się o innych, a mężczyźni do, do profesji wymagających umiejętności technicznych. Siłę stereotypów widać również, gdy spojrzymy na to, jakie studia na publicznych uczelniach technicznych są szczególnie mocno sfeminizowane, a na których można mówić o niemal pełnej maskulinizacji. I tutaj na kosmetologii, pedagogice czy pielęgniarstwie studiują prawie same kobiety, a elektrotechnikę i kierunki związane z informatyką przemysłową prawie sami mężczyźni. A to powoduje, że ta szkodliwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego nierównowaga utrzymuje się potem na rynku pracy, czyli kobiety stanowią większość w zawodach i na stanowiskach, które są gorzej płatne, a obszary uznawane za prestiżowe są domeną mężczyzn. Jak wyglądają na tym tle niepubliczne uczelnie techniczne? W naszym raporcie i w naszej metodologii uznajemy, że są to te instytucje, które prowadzą co najmniej dwa kierunki inżynierskie, dwa kierunki techniczne, z których jeden dotyczy nowych technologii. Na tej liście znajdują się 32 uczelnie, w ubiegłym roku było ich 30, w tym 8 uczelni takich, które zajmują czołowe pozycje w rankingu perspektyw najlepszych uczelni niepublicznych i to jest na przykład Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, niczej Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie czy Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. I tutaj należy podkreślić, że przy dużych spadkach liczby studentów tych uczelni ten spadek nie dotyczy. To znaczy od 2016 roku liczba słuchaczy wzrosła tam aż o 37%. Jednak udział kobiet wśród studentów zmniejszył się z 58% do 50%. I podobnie jak na publicznych politechnikach widzimy tutaj dużą rozbieżność między płciami, w wyborze kierunków. Przyjrzyjmy się teraz kierunkom związanym z nowymi technologiami, uwzględniając już wszystkie uczelnie. I tak zwane kierunki nowotechnologiczne to są zarówno takie kierunki, których głównym celem jest wytwarzanie technologii, jak i te, w których najważniejsza jest zaawansowana analiza danych. Na uczelniach publicznych udział kobiet wśród studentów tych kierunków wynosi 17%, na uczelniach niepublicznych 13%. Natomiast najlepszym wynikiem poszczycić się może Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, w której 1,4% studentów to, to kobiety. Natomiast około 20% wskaźniki kobiet wśród studentów miała także Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniki Złodzi i Wrocławia oraz Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stoku. Zazwyczaj uznaje się, że o równowadze płci w poszczególnych obszarach życia społecznego można mówić wtedy, gdy proporcje kobiet i mężczyzn mieszczą się w przedziale od 40 do 60%. I na szczęście mamy takie kierunki na, na publicznych uczelniach technicznych, które to kryterium spełniają. Widać, że udziały kobiet są wyższe niż udziały mężczyzn w informatyce społecznej i matematyce stosowanej czyli na takich kierunkach, które można powiedzieć mają w sobie pewien potencjał przydatności społecznej. Ponieważ, zgodnie z wynikami badań, zespoły zróżnicowane również pod względem płci są dużo bardziej wydajne i bardziej kreatywne, a to wzmacnia siłę biznesową firmy i organizacji, to kierunki zrównoważone płciowo na pewno są pozytywnym sygnałem na przyszłość. W kolejnym kroku spośród kierunków nowotechnologicznych wybraliśmy wyłącznie kierunki informatyczne, i w ostatnich 6 latach udziały kobiet wśród studentów nieznacznie tutaj wzrosły z 13 do 15% na uczelniach technicznych i z 19 do 21% na uniwersytetach. Warto zauważyć również, że ogólnie liczba kobiet studiujących na kierunkach IT wzrosła o 38%, podczas gdy liczba mężczyzn o 22%. Najwyższy odsetek studentek IT na poziomie 30% mają uczelnie ekonomiczne. Niestety widoczna jest też wyraźna dysproporcja między kierunkami, które Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera i kierunkami nieinżynierskimi, to znaczy na kierunkach inżynierskich proporcja kobiet jest dwa razy niższa. Co roku Fundacja Perspektywy tworzy ranking najlepszych uczelni na, na poszczególnych kierunkach, w tym na dwóch kierunkach o nazwie informatyka, w naukach ścisłych, które to studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra oraz w naukach inżynieryjno-technicznych gdzie absolwenci otrzymują tytuł magistrów inżynierów. I spośród tych uczelni najwyższe udziały kobiet wśród słuchaczy ma Uniwersytet Jagielloński. Z kolei na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu tylko jedna osoba na dziesięciu studiujących jest płci żeńskiej. Natomiast warto tutaj też, też może zaznaczyć, że na dwóch najlepszych uczelniach w rankingu Perspektyw, czyli Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej, odsetki kobiet na kierunku informatyka są zbliżone i wynoszą 14% dla UW i 15%. Dla Warszawskiej Politechniki. Dane z różnych państw pokazują również, że kobiety są skuteczniejsze w studiowaniu. I teraz na publicznych i niepublicznych uczelniach technicznych w Polsce kobiety stanowią 44% ogółu studentów, ale już połowę absolwentów. Kiedy jednak popatrzymy na udziały absolwentek na kierunkach inżynierskich i nieinżynierskich, to różnica w udziałach kobiet widoczna jest szczególnie dla kierunków związanych z nowymi technologiami. Jest to o tyle istotne, że wiemy z badań, że inżynierowie szybciej znajdują pracę i, i zarabiają więcej niż osoby kończące studia bez tytułu inżynierskiego. Natomiast pozytywne jest, że w ostatnich latach proporcja kobiet wśród absolwentów kierunków IT wzrosła o 3 punkty procentowe, z 15 do 18%. W szkołach doktorskich z obszaru inżynierii i techniki studiowało w 2021 roku ponad 1500 mężczyzn i prawie 700 kobiet. I są takie szkoły, co widać na ekranie, w których zachowywana jest proporcjonalna równowaga płci. Natomiast w większości z nich liczebności słuchaczy są, są bardzo niewielkie, więc należy do tych danych podchodzić z, z pewną ostrożnością. Natomiast tu dodam, że z raportu Komisji Europejskiej Shifigers, wydanego w ubiegłym roku, wynika, że w Polsce wśród absolwentów studiów trzeciego stopnia w obszarze Information and Communication Technologies kobiety stanowią zaledwie 13%, w porównaniu ze średnią unijną 21%, co na pewno powinno budzić niepokój. Dla wielu doktorantek szkoła doktorska jest pierwszym krokiem w karierze naukowej, jednak jak wiadomo, wraz z kolejnymi stopniami naukowymi liczba kobiet się zmniejsza. I tak zwany indeks szklanego sufitu pokazuje, jakie są szanse kobiet na osiągnięcie tytułu profesora w porównaniu z mężczyznami, gdzie jedynka oznacza równość płci, a im wyższa wartość tego wskaźnika, tym, tym gorsza sytuacja dla kobiet. I ogólnie w dziedzinie inżynierii i techniki szanse kobiet na profesurę są dwa razy mniejsze niż szanse mężczyzn. Kiedy jednak popatrzymy na różne dyscypliny, to widzimy, że największa równowaga panuje w architekturze i urbanistyce, a najmniejsza w inżynierii chemicznej. I to jest ciekawe, bo inżynieria chemiczna ma bardzo zbalansowany udział kobiet i mężczyzn, to znaczy wśród wszystkich naukowców kobiety stanowią 47%. Więc wzmacnianie obecności kobiet na najwyższych stanowiskach jest szczególnie ważne z dwóch względów. Po pierwsze, dzięki temu rośnie udział dziewcząt i kobiet w sektorze nowych technologii, a po drugie, większa liczba kobiet wśród profesorów wpływa pozytywnie na, na płace kobiet na niższych stanowiskach naukowych. Na początku mówiłam o stosunkowo słabej pozycji Polski w Europie pod względem równości płci. Tak się jednak składa, że zajmujemy również odległe miejsca w europejskim rankingu innowacyjności, a zbadano, że istnieje pozytywna korelacja między równością płci a poziomem rozwoju gospodarczego. To znaczy, państwa, w których udział kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego jest zbalansowany, to jednocześnie państwa, Silne ekonomicznie. Począwszy od tego roku, w ślad za wymaganiami Komisji Europejskiej, wiele instytucji naukowych, także instytucje naukowe w Polsce, opracowują i wdrażają tzw. plany równości płci czyli strategiczne dokumenty zawierające cele i działania na rzecz równości. Mam nadzieję, że również dla uczelni i instytutów technicznych będzie to jeszcze jeden impuls do tego, żeby dążyć do doskonałości naukowej w sposób zrównoważony, nie wykluczający nikogo i wzmacniający różnorodność. Bardzo dziękuję za uwagę.